Bartek, gratuluję, wygrywacie gładką 6 do 1, ale dla Ciebie ten mecz też był w jakimś stopniu wyjątkowy, bo powróciłeś do pierwszego składu po dosyć długiej kontuzji i przywitałeś się z kibicami strzelnym golem. Jakie to uczucia? No bardzo fajnie jest wrócić. No nie ma co ukrywać, że gdzieś tam czekałem, leczyłem tą swoją kontuzję i ciężko mi było oglądać chłopaków, jak sobie grają, a ja gdzieś tam na trybunach nic nie mogłem zrobić, ale trzymałem mocno kciuki i wierzyłem, że przyjdzie ten moment, że wskoczę do pierwszego składu. Dzisiaj fajnie, że u siebie wskoczyłem do pierwszej jedenastki, udało mi się strzelić dwie ładne bramki, a najważniejsze, że drużyna zdobyła komplet punktów. No właśnie, wygrywacie kolejny mecz bardzo wysoko, więc te scenariusze tych spotkań właściwie są tak przewidywalne, ale mimo wszystko patrząc z perspektywy, patrząc z boku, was to cały czas, wam jest ciągle mało, was każda kolejna bramka nakręca. Skąd bierzecie siłę i taki entuzjazm? No, tabela pokazuje, że cały czas musimy gonić widzę w drugi, także zrobimy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby sukces na koniec zrobić. I czy to wygrywamy 1-0 ostatnio, męczyliśmy się troszeczkę, ale wierzyliśmy do końca w to zwycięstwo, bo cały czas napieraliśmy tym meczu ostatnim wyjazdowym. Dzisiaj fajnie, że szybko udało się strzelić bramkę, a wiadomo, że tutaj boisko nam pomaga i kibice też nas wspierają, także wszystko jest fajnie tutaj zorganizowane, żeby strzelać dużo bramek i żeby drużyna wygrywała, bo to jest sprawą pierwszorzędną. Zwycięstwo, 3 bramki, dosyć długo czekałeś na te bramki, więc jak już strzeliłeś, to aż hat-trick. Tak jest. Cieszę się, że wpadły te 3 bramki. Cieszę się też z asyst, ale przede wszystkim z tego, że wygrywamy kolejne spotkanie i pniemy się cały czas gdzieś tam z meczu na mecz po zwycięstwa. Pytałem już o to Bartka Bartosiaka. Zapytam też Ciebie. Te mecze są tak przewidywalne, bo te scenariusze kręcą się wokół tego, że strzelacie pierwszą, drugą, trzecią, czwartą bramkę, ale wam ciągle jest mało. Jak ty do tego podchodzisz, że tych goli, ile by nie było, wy cały czas macie parcie na kolejne? No to też wskazuje o tym, że chcemy wygrywać i chcemy dominować na boisku. Wiemy też, że nie zawsze tak będzie, bo tydzień temu z Wisłej Woli był bardzo ciężki mecz i wygraliśmy 1-0, ale za to, że wygrywamy 1-0 czy 5-0, to przyznają tylko 3 punkty, nie ma więcej punktów, więc dla nas to większej różnicy nie ma, chcemy wygrywać. No właśnie, przez moment tutaj speaker powiedział, że wasz najgroźniejszy rywal w walce awans przegrywał, później remisował, więc przez moment byliście liderem. Jak ty do tego podchodzisz? Bo idziecie łeb w łeb, więc ta różnica jest naprawdę nieduża. Jak w szatni ten wynik został odebrany? No na pewno podchodzimy do tego na spokojnie. Wiemy, że my mamy robić swoją robotę na boisku i czeka jest jeszcze cała runda rewanżowa. Wiemy też, że Widzew może się gdzieś potknąć i na to bardzo liczymy. I już tak na koniec macie jakąś taką klasyfikację, kto strzeli więcej, bo w czołówce jesteś ty, jest Łukasz Wroński i Damian Warnecki. Dzisiaj doskakujesz do Łukasza. Nie mamy żadnej. Każdy gdzieś tam z meczu na mecz wychodzi z sytuacji, więc nie mamy żadnej klasyfikacji. Dobra, czy komuś chcesz szczególnie dedykować te 3 bramki? Myślę, że to dla rodziców, dla dziewczyny, więc dla nich te bramki.